mogłabyś przecież robić cokolwiek zechcesz. Żartujesz? Nie. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moją opinię na temat gier. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tytule Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Gra twórców Naughty Dog. Jeżeli ktoś się nie interesuje w ogóle grami, to powiem wam, że Naughty Dog wypuściło taki zacny tytuł, jakim jest Crash Bandicoot na konsolę PlayStation. To była świetna platformówka. A ostatnimi czasy również wyszedł remaster, niestety nie już z szyldu Naughty Dog. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na Uncharted. Miało to być DLC, jak twórcy powiedzieli. Natomiast gra tak mocno się rozrosła, że twórcy postanowili wypuścić właśnie osobną część Uncharted, zrobić z tego tak zwane spin-off. Nie ma już Drake'a. Drake jest na emeryturze. Dwiema głównymi bohaterkami gry są Nadine Ross, możecie ją znać z Uncharted 4, i Chloe Frazier, która wystąpiła pierwszy raz w Uncharted 2 i również chyba wystąpiła w Uncharted 3. Jest też trzeci bohater znany z uniwersum, ale nie będę wam zdradzał, kto to jest, bo być może ktoś jeszcze w tą grę nie grał i chciałby po prostu sam to zgłębić. Moi drodzy, co mogę powiedzieć o tym tytule? Początkowo wypuszczałem odcinki na kanale, ale doszedłem do wniosku, że oglądalność tego tytułu jest dość słaba. Zostałem po prostu rzeczą naturalną wyprzedzony przez innych słabniejszych, gdzie ludzie bardziej u nich oglądają te filmy, tę serię, i postanowiłem olać nagrywanie. Natomiast ukończyłem grę w całości i muszę wam powiedzieć, że gra mi się bardzo podobała. Naprawdę kawał dobrego tytułu. Zdecydowanie bardziej podobało mi się właśnie Uncharted Zaginione Dziedzictwo niż Uncharted 4. Teraz wam powiem dlaczego. Nie uważasz, że między księgami Genesi... Uncharted 4 właściwie jest tylko taka jedna zasadnicza różnica. Uncharted 4 był dla mnie zbyt długi. Ta gra była dla mnie za bardzo przeciągana i w pewnym momencie gra po prostu mi się znudziła. Natomiast Uncharted Zaginione Dziedzictwo jest grą, która starczy na około 8 do 10 godzin w zależności od poziomu trudności oraz od tego, jak będziemy tutaj, że tak powiem, lizać ściany czy też grać w samą grę. Graficznie tytuł prezentuje się bardzo dobrze. Zresztą Naughty Dog słynie z tego, że robi bardzo dobre gry. I graficznie jest majstersztyk. Podawano kilka dosyć takich mniejszych pierdółek, które za bardzo nie wpływają na samą grę. Bardzo fajny feeling strzelania, oczywiście etapy bujek, etapy skradankowe i bardzo fajne zagadki. Jedna z zagadek właśnie w Uncharted Zaginione Dziedzictwo troszkę napluła mi krwi, ale udało się ją rozwiązać. O czym nie powiedziałem najważniejszym. Nadine Ross i Chloe Frazier, dwie bohaterki, które ze sobą współpracują. To samo, co na zasadzie Drake i Sally, bądź Drake i Sam z Uncharted 4. Oczywiście nie mogło zabraknąć złego antagonisty. Tak, w Uncharted Zaginione Dziedzictwo również jest zły antagonista. Tym złym antagonistą jest oczywiście Asaph. Tak się nazywa. Asaph, kolejny typ, który również chce zdobyć jakiś zaginiony artefakt. Postać średnia, wam powiem. Postać średnia, jeżeli ją zrobić zestawienie z tymi złymi bohaterami, którzy występowali w poprzednich częściach Uncharted, Asaph jest postacią bezpłciową. Bezpłciową, konkretnie człowiek bez takiego jakby większego charakteru. Jego spotkania z głównymi bohaterkami naszymi, którymi gramy, są takie, no nijakie, szczerze powiedziawszy. Moim zdaniem najgorsza postać z tych czarnych charakterów na przestrzeni
wszystkich części Uncharted. Na szczęście aż tak wiele razy go nie spotykamy i to jest na pewno plus. Nowość w grze również to otwarty świat. Półotwarty świat, sandbox. Natomiast jest jedna lokacja, to jest bodajże rozdział 4, w którym spędzimy dosyć dużo czasu, jeżeli będziemy chcieli. Mamy tam do dyspozycji samochodzik i możemy po prostu sobie pojeździć, pozwiedzać różnego rodzaju zakamarki, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Zapomniałem oczywiście powiedzieć, że cała akcja dzieje się w Indiach. Twórcy tym razem grę przenieśli do Indii. Natomiast, jak mówiłem, gra nie jest przesadzona, jeżeli chodzi o czas. Te 10 godzin grania, moim zdaniem, za 149 zł jest jak najbardziej dobrym czasem. Uważam, że tą grę jak najbardziej warto kupić. Jeżeli ktoś w ogóle lubi przygodówki, ktoś lubi to uniwersum, to ja tą grę polecam. Właściwie jakichś takich większych wad nie zauważyłem, żeby tam jakieś były błędy w grze. Ja przynajmniej nie zwróciłem uwagi. Nie chcę się doszukiwać na siłę jakichś minusów tego tytułu. No można by się na minusy na pewno przyczepić w ogóle do bohaterów, bo jednak, tak jak mówiłem, główny czarny charakter Asaf nie jest zbyt wyrazistym czarnym charakterem, ale również i Chloe Frazier i Nadine Ross też niewiele lepiej wypadają na tym tle. Głównie ze względu na to, że Nadine Ross, ta postać występowała w Uncharted 4, tu jest pełnoprawną bohaterką, ale jakoś nie polubiłem jej. Jeżeli chodzi o Chloe Frazier, no to znamy ją troszeczkę z innych zachowań. Tutaj twórcy starali się zrobić z niej taką kupitę, która jakby straciła ojca, jest gdzieś tam w takim lekkim smutku, zrobić z niej na siłę taką Lale Crofty z Tomb Raidera, co moim zdaniem no też wyszło średnio. No, nie ukrywajmy jednak, wydaje mi się, że to była postać bardziej przebojowa, przynajmniej w Uncharted 2 i w Uncharted 3. Natomiast tutaj no na siłę chcieli zrobić coś innego. No tak jak powiedziałem, tak więcej minusów na tej produkcji nie widzę. No ja oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, to w skali od 1 do 10 daję spokojnie 8,5. Myślę, że 8,5 jest dobrą oceną. Dobra zabawa. No czego chcieć więcej, moi drodzy? Czego chcieć więcej? Ja serdecznie ten tytuł polecam, jeżeli ktoś chce w niego zagrać. Kupujcie i grajcie. Gra posiada również multiplayer, ściągnięty z Uncharted 4, ale szczerze dużo nie grałem w ten multiplayer, jednak bardziej skupiłem się tutaj na singlu, na tej fabularce. Moi drodzy, chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Chciałem to nagrać, może nie za szybko, ale taki dosyć krótki związany materiał, bo tak jak powiedziałem, za wiele nie mam do powiedzenia odnośnie tego tytułu. Też najlepiej się nagrywa takie opinie po ukończeniu, świeżo po ukończeniu gry. Ja tą grę ukończyłem dobry z tydzień temu. W sumie niektóre moje przemyślenia już zapomniałem, co chciałem powiedzieć, i dlatego wygląda to tak, jak wygląda. No ale w sumie tyle. Także moi drodzy, jeżeli dalej się zastanawiacie nad Uncharted, no to ja wam mogę szczerze tą część polecić. Ogólnie polecam wam całą trylogię do przejścia, bo uważam, że jednak jeżeli zaczniecie od Zaginionego Dziedzictwa, to stracicie wiele z poprzednich tytułów. Także polecam ograć Uncharted 1, 2, 3, 4 i dopiero Zaginione Dziedzictwo. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hejo. Dobra robota wspólnie. Dobra robota. Piąteczka. Jest. Co to było? To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabi. Oj, nie marudź. Gotowa? Ostrożnie. Niezwykłe. No, słodkiego, siwe. Z ust mi to wyjęłaś. This is no selfie, so